Pomyśleliście kiedyś, że każdy z nas potrzebuje transplantacji? Myślicie, że to tylko ci, którzy są po kilku zawałach? Myślicie, że to tylko ci, którzy mają problemy z krwioobiegiem? Nie, drodzy. Serce może być zmienione zupełnie w inny sposób. Był w starożytności człowiek, który myślał o tym, ale nie wiedział jak. Który próbował coś zmienić, był bardzo szczery. Był Żydem. Nazywał się Nikodem. Przyszedł jako jeden z Faryzeuszy nocą do Jezusa. To rozumiemy. Pojawienie się u Jezusa, u jego boku i słuchanie jego nauk oficjalnie jako Faryzeusz narażało go na straszną krytykę wszystkich przyjaciół. A zatem, co miał zrobić? Pragnienie dowiedzenia się czegoś więcej i świadomość tego, że tylko Jezus może przyjść z pomocą, było zbyt silne. Wybrał się do Jezusa nocą. I tak jak przystało na kulturalnego, grzecznego człowieka, przyszedł i powiedział do Jezusa, Panie, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt bowiem nie potrafiłby nauczać tak, jak ty. Pan Jezus najwyraźniej nienauczony jeszcze zasad savoir vivre, czyli poprawnego zachowania i kontaktowania się z ludźmi, odzywa się do Nikodema w szokujący sposób. Pozwólcie zresztą, żebym nie cytował z pamięci, że otworzę trzeci rozdział Ewangelii Jana i tam zacytuję Wam wiersz trzeci. Jan rozpoczyna ten tekst słowami odpowiadając Jezus rzekł mu Zatrzymam się w tym momencie, bo muszę pan powiedzieć, że to co Jezus powiedział nie było w najmniejszym stopniu odpowiedzią na to co mówił Nikodem. Nikodem po prostu chwalił Jezusa. Nikodem starał się w jakiś sposób przygotować grunt pod rozmowę, ale Jezus i tak wiedział wszystko wcześniej. A zatem wróćmy do tekstu. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wiecie moi drodzy, że tylko Ewangelista Jan używa Jezusowych słowach podwójnie słowa za prawdę. To interesujące szczególnie w kontekście odpowiedzi, jakiej Jezus udziela Nikodemowi odpowiedzi na to, co Nikodem miał w sercu, ale Jezus czytał z serca. Jak Zmienić swoje serce. Faktycznie ten element procesu zbawienia nazywam regeneracją. Czymś, co dzieje się w naszym życiu, co zmienia nas kompletnie, co czyni nas zupełnie innymi ludźmi. Jezus mówi: Musisz Nikodemie, i to jest możliwe przez Nowonarodzenie. Faktycznie często rozmawiając z wieloma osobami, kiedy mówimy na temat zmiany na prawdziwe chrześcijaństwo, opowiadam o tym bazując na tekstach Starego Testamentu. Izajasz pisze, że wszystkie nasze najlepsze uczynki, nasze cnoty są jak plugawa szata. Nic atrakcyjnego. Paweł dodaje, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Paweł w liście do Rzymian dodaje jeszcze wiele innych tekstów, które mówią nam wciąż o tym, że jesteśmy niczym, że nie dajemy rady, że jesteśmy przekreśleni, zgubieni. I nagle zestawiam to z tym, że musimy być inni. Jest możliwe? Wiecie, drodzy, co napisał Jeremiasz: Że tak jak Murzyn nie może odmienić koloru swojej skóry, tak i my. Przywykli do grzechu, nie potrafimy żyć inaczej. Ale musimy. Czego nam trzeba? Nowo narodzenia. Czasami zastanawiam się, w jaki sposób można by określić, zdefiniować problem narodzenia. Zmiana? Owszem, ale to za mało. Bo to mobilizuje nas raczej do ćwiczeń, do jakichś psychologicznych wysiłków, które spowodują, że zmienimy swój tryb życia, ale to będzie nasza zasługa i wcale nie urodziliśmy się na nowo. Faktycznie Jezus trafnie określił to, nazywając to nowonarodzeniem. W rozmowie z Nikodemem Jezus powiedział, że Nikodemie to tak jak z wiatrem. Ani go nie widzisz, jedynie słyszysz, że wieje. Nie wiesz skąd przychodzi, nie wiesz dokąd idzie, ale skutki są widoczne. To jest dokładnie z Nowonarodzeniem. A propos ile mieliście wspólnego z tym, aby się urodzić tutaj na tym świecie? Prawdopodobnie nic. Coś wspólnego z tym mieli wasi rodzice, ale nie wy. Ile możecie mieć wspólnego z tym, aby narodzić się na nowo? Nieprawdopodobnie, ale absolutnie nic. A zatem skąd się to bierze? Od samego Boga, który Czyni nas kompletnie innymi. Skąd się to bierze? Tylko od Boga, który jest tak fantastyczny, tak cudowny, który przemienia nas, czyni nas kompletnie innymi ludźmi. A jako inni ludzie stajemy się nowymi, nowym stworzeniem. Nikodem, bardzo inteligentny, bezsprzecznie człowiek, próbował pociągnąć Jezusa za słowa, i wtedy powiedział: Jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Ale Jezus powiedział: To z wody i z ducha. Tak, drodzy, to jest możliwe. Tego możemy doświadczać. Możemy doświadczać przez to, czego Bóg dokonuje, a potem dać dowód tego zewnętrzny. Ileż ludzi spotkałem w życiu, którzy byli zupełnie innymi. I którzy fascynowali, kiedy z nimi się rozmawiało, nie talentem, ale pokorą, nie krasomównością, ale po prostu zwykłym życiem, które było chrześcijaństwem, zdefiniowanym przez Boga i wpisanym w ich serca. Bo to On powiedział, że dokona transplantacji naszych serc, że kamienne, martwe, nieczułe serce wymieni na Kochające, mięsiste, jak powiedział przez proroków w Starym Testamencie i jak powtórzyli to także pisarze Nowego Testamentu. Spróbujmy, drodzy, bo to wszystko ma swój sens i jest możliwe. Faktycznie może się to stać przy Waszym udziale tylko w taki sposób. Powiedzcie Bogu, chcę. Jest jeden tekst Nowego Testamentu, który zawsze mnie fascynował. Apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale drugim powiedział, że zawsze wie o tym, iż Bóg sprawia w nas i chcenie i wykonanie. A ja pytam a pomiędzy chceniem a wykonaniem, co jest? Twoja, moja, wszystkich nas decyzja? To my musimy powiedzieć Bogu tak. a jeśli powiemy, wszystko staje się inne. I niechaj Bóg błogosławi nam wszystkim, właśnie w tym, na co dzień, bo chrześcijaństwo, to nie jeden dzień w tygodniu, to każda chwila codzienna.